Sport to zdrowie, zwłaszcza w czasie pandemii. Dlatego warto znaleźć trochę czasu i skorzystać z bogatej oferty zajęć przygotowanych przez Aktywne Zabrze. Te zajęcia są zarówno dla rodzin, dla dzieci, młodzieży, dla kobiet, dla seniorów, dla dzieci w wieku szkolnym oraz również dla samych kobiet. Różne zajęcia, wszelakie, kolarstwo szosowe, wspinaczka dla dzieci i młodzieży, aikido, dance kids. Mistrzowska Akademia Taneczna nam proponuje takie zajęcia. Nordic walking, różnego rodzaju wycieczki, rodzinne wycieczki rowerowe. Nasz partner, studio artystyczne Maciej, natomiast proponuje w ramach programu Aktywne Zabrze zajęcia z Lego, z gimnastyki, z elementami akrobatyki, z tańca współczesnego, oprócz tego i art English oraz art inspiracje. W czerwcu odbędą się także kolejne zawody w ramach cyklu 4 pory roku. Na wiosnę proponujemy dla wszystkich mieszkańców Zabrze, ale również dla mieszkańców całego Śląska, bo na pierwsze nasze zawody pływackie przyjeżdżali goście z Częstochowy, z Gliwic, z Rudy Śląskiej. I na wiosnę robimy 13 czerwca zawody Puchar Zabrza w pływaniu. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy 13 czerwca o godzinie 10. Zapisy oczywiście elektronicznie na naszej stronie www.aktywnezabrze.pl. Stylem będziemy pływać dowolnym. Oczywiście całe zawody w ścisłym reżimie sanitarnym. Wszystkie zajęcia w ramach Aktywnego Zabrza są bezpłatne. Prowadzą je profesjonalni instruktorzy i trenerzy. Założeniem tego programu, który powstał w 2013 roku, w przyszłym roku mamy dziesięciolecie tego programu, będzie 10 lat Aktywnego Zabrza na stulecie miasta Zabrze. W założeniu było, żeby te zajęcia po pierwsze były dla wszystkich, od malucha do seniora, a po drugie były to zajęcia bezpłatne, prowadzone przez instruktorów danej dyscypliny, przez trenerów danej dyscypliny, przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy się znają na tym, co robią. Wszystkie założenia zostały w programie przez te 9 lat zrealizowane. Pełny plan zajęć można znaleźć na stronie internetowej aktywnezabrze.pl.